drugiej części konferencji prasowej czas na dwugłos zawodników. Jako pierwszy Bartłomiej Eisenhardt, Abklan Resowia Rzeszów. Prosimy Cię o podsumowanie wydarzeń boiskowych. Z jednej strony szanujemy ten punkt, ale walczyliśmy o trzy punkty, gdzie wiedzieliśmy, że przeciwnik jest mocny przy kontratakach i to było dziś widać. My mieliśmy swoje okazje, których niestety nie zamieniliśmy na bramkę. No i kończymy ten mecz remisem. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. Bartek Wisz, Polskie Radio Rzeszów. Bartku, wydaje się, że to był mecz walki, zwłaszcza w drugiej połowie. Ta gra nie była płynna z obu stron. Oczywiście były takie momenty nieco lepszej gry w moim odczuciu. Z czego to wynikało? Z jakiejś takiej presji, że faktycznie przyjeżdża outsider tabeli? Po wczorajszych meczach oczywiście Górnik spadł na ostatnie miejsce w tabeli i trzeba tutaj to wykorzystać i troszkę no, w moim odczuciu nie graliście chyba tak na większym luzie. Według mnie i my, i Polkowice chcieliśmy tutaj zdobyć punkty i to było widać, żeby zagrać na zero z tyłu przede wszystkim. W drugiej połowie troszeczkę byłeś jakby pozbawiony tej dynamiki, co w pierwszej połowie. To było widać, że rywale troszkę się ustawili taktycznie na ciebie? Gdzieś tam myślę, że bardziej ich linia obrony po prostu się cofnęła, z czego też nie miałem za dużo miejsca, żeby się rozpędzić i grać jeden na jeden na boku. Jakie były założenia na drugą połowę? Jakieś szczególne zmiany w postawie miały nastąpić u Was? Założenia trenera? Nie, u nas się nic nie zmieniało. Tak jak zaczynaliśmy od początku, chcieliśmy ten mecz wygrać i nic się nie zmieniało po przerwie. Powiedziałeś na początku, remis trzeba szanować, ale jednak chyba pozostaje wrażenie niedosytu, tak? No tak, no gdzieś tam mówię, mieliśmy swoje sytuacje i żałujemy, no bo gdzieś tam czy Supek Jarocha, czy nawet ja sam miałem z dwie sytuacje, więc no to wynika po prostu z tego, że gdybyśmy zamienili to chociaż na jedną bramkę, to byśmy to wygrali, bo to był mecz walki właśnie, tak jak wcześniej pan wspomniał, i która drużyna by strzeliła bramkę, to by po prostu wygrała. Teraz kolejne spotkanie znowu tutaj na Stadionie Miejskim za Odrą Opole. No i co, będzie to podobny mecz jak dzisiaj, też mecz twardy walki, czy jednak no, coś trzeba będzie pozmieniać? Myślę, że u nas to nic się nie zmienia. Będziemy się przygotowywać do tego meczu jak do każdego innego, gdzie będziemy starać się zdobyć trzy punkty. No to jest dla nas najważniejsze, by punktować i pędzić się w górę tabeli. Wraz z nami Adrian Pożycki. Bardzo prosimy o kilka słów o dzisiejszym pojedynku. Myślę, że to był mecz właśnie taki, no myślę, że do pierwszej bramki, bo wiadomo, boisko nie do końca sprzyjało do tego, aby gdzieś tam grać szybko, co gdzieś tam utrudniało na pewno nam to. No na pewno cieszymy się z czystego kąta, ponieważ od jakiegoś czasu na to pracujemy. Aczkolwiek no myślę, że obie drużyny mogą mieć lekki niedosyt, ponieważ no, w sytuacji, w której my jesteśmy, w sytuacji gdzieś tam, której nawet Resowia jest po części, na pewno potrzebne są te punkty. Okej, okay, dziękuję bardzo. Bardzo proszę o pytania. Polskie Radio, Bartłomiej Wisz. No właśnie, Adrian, potrzebne są te punkty, a jesteście zespołem wybitnie punktującym na remis w tych meczach poprzednich i dzisiaj w końcu można było to przełamać, gdyby no może w nielicznych, ale jednak tych kilku sytuacjach ta skuteczność była lepsza. Remis chyba bardziej szanujecie, tak? Niż Resowia? Szanujemy na pewno remis z tego względu, że tak osobiście gdzieś tam z boiska uważam, że Resowia bardzo dobrze była zorganizowana i bardzo dobrze gdzieś tam broniła w tej niskiej fazie swojej, więc na pewno musimy szanować ten remis. Niedosyt myślę, że najbardziej punktowy mamy, bo tak naprawdę potrzebne nam są te punkty, aczkolwiek no takie mecze trzeba też przepychać, takie mecze na pewno nie są łatwe i na pewno dużo jest takich meczów w tej lidze, więc tak jak mówię, no, musimy się teraz skupić na kolejnym meczu i tak do tego podejść.